Przepraszam, podwieź panią? Aha, ale to nie ma problemu, nie ma problemu, dobrze. Co? To landrynka. Jaka skitrana w ogóle, no nic. Yo bro, how you doing? No to wiem, to ja to zrobię. Ale to jest mój kanał. Yo bro, how you doing? Witam serdecznie moi drodzy na kanale AJ The Polish American. Dzisiaj jak widzicie mamy gościa specjalnego. Osi Pogona, top model i te sprawy. Także dzisiaj będziemy testować jak modelka radzi sobie na ściance wspinaczkowej i albo w ogóle jak fitnessiak radzi sobie na ściance wspinaczkowej. W życiu, w karierze zawodowej byłem 3 razy, także nie dużo więcej. Byłaś kiedyś? Nie, właśnie jestem 1 raz. No, czyli wjeżdżamy dzisiaj na ściankę. Pierwsza rzecz, musimy się nauczyć jak robić ósemeczki, żeby os mnie nie zabiła. Bo będzie... Asekurujemy się nawzajem, ja jestem cięższy, masz bezpieczniej. Tak, bo ty jesteś lekka i możesz mnie puścić. Wiesz jak to działa, nie? Są dwa końce liny i jak ktoś nawet jest... nie widział. No właśnie, czyli o to chodzi. Skorzystamy z faktu, że tutaj teraz nikogo nie ma na tej małej, zamkniętej sali, nie trzeba mieć uprzęży, więc w ramach rozgrzewki będziemy sobie próbować wspinać się na te małe ścianki, ale są pod kątem, więc jest utrudnienie. To jest w ogóle... Gdzie ty wchodzisz? To jest pod kątem, to jest hardkorowa ściana, ty. Nie bądź taka zgięta, bo sobie mocno obciążasz przedramiona. Jak jesteś tak, to bardzo ciężko ci się tu utrzymać. Wyprostuj się. Jak już jesteś prosta, to jesteś tak wychylona. I nie obciążasz przedramą, nie? Więc to jest jedna rzecz. Druga rzecz, nie wchodź tak, tylko na przykład widzisz po boku. Idziesz po boku i tak jesteś. Raz, dwa, jesteś bliżej. Możesz dalej się wychylać, wtedy pracują ci same palce. I możesz przychodzić w taki sposób. Hop, hop, wiesz. O to chodzi. O, weź tu spadnij. Brzmisz jak małpka. No, wyglądasz jak małpka. Kurczę, nieźle. I co teraz? No i co teraz? Ja ci znaczy, wiesz, to jest mój 1 raz, więc ja chcę spróbować i się dobrze bawić. To jest mój 1 raz. Tak. To jest dobra, to wchodzimy na poziom dziecięcy. Ale nie. Tu, patrz. Będziesz z tą dziewczynką też. Masz zadanie po prostu wejść jak najwyżej, korzystając ze wszystkich kamieni, które możesz. Masz pod... Nie ma, że szlak, nie ma, że kolor, tylko możesz korzystać ze wszystkiego, nie? Dobra, to tak jest moje pierwsze zadanie, tak. A drugie ze szlakiem. Dobra, okej. Okay. To na razie mamy po dwa. Na razie mamy po dwa zadania, już są powiedziane. I później zobaczymy sobie trzecie zadanie. No i to będziemy realizować. Czyli pierwsze wchodzisz po wszystkim, po prostu, żebyś weszła sobie do góry. Dobra, pasuje. Oh my goodness! Wiąż ósemę. To jest chwila prawdy. Dawaj, dawaj. Wchodzisz. Oh my goodness. Patrzcie, leci. Ten chłopiec. Trzecie piętro. Jak to wygląda, mega. No puszczaj się. No i jak się czujesz? Bardzo fajnie, a powiem ci, że jakby zejście w dół jest znacznie gorsze. Musisz się puścić, nie? No i o to chodzi, może przez to, że w życiu nie... Znaczy nie chcę powiedzieć, że mam problemy z kontrolą i tak dalej, ale ale ja wiem, ja dlatego ja się nigdy nie puściłem. Ja wybieram szlak niebieski, podobno najłatwiejszy, ale to taki na rozgrzewkę, na wyczucie, żeby sobie wejść. No i zobaczymy, jak to pójdzie. Dobra,
życia. Mniej nie, kontroli się puścić. W życiu. Nie mogę się puścić. Ale bicek pracuje. Naprawdę. Czuję to. Lecimy teraz trasę, której prawdopodobnie w ogóle nie zrobię. Jak dojdę do połowy, to będzie fajnie. Tam widzicie takie załamanie jest u góry. I tam się zaczynają duże schody. Trasa Decathlon. Czyli mam iść po prostu po kamieniach oznaczonych napisem Decathlon, nie? Czyli bo mnie zaraz będą tam specjaliści zobaczyć. Kamienie jakie? Nie ma się jak złapać. Ciężko się złapać. Jaki drama. Dawaj. Tylko, że nie jestem mała. Mała czarna. Dystans do siebie. Nauka, dystans do siebie. Chłopaki, patrzcie. To jest śmieszne, że facetów to tak jara. No, opaść tu, żyje. Fajnie. Jak zaimponować kobiecie, chłopaki? Duże bicki i wszystko jest wasze. Liczy się też serce. I piękny umysł. Wspinaczka numer 2 zaliczona. To była na najtrudniejszy kurs i najgorzej. Wchodziłem chyba w ogóle z 12 minut. Miałem 3 przerwy po drodze. Ale udało mi się wejść po kamieniach. Nie musiałem oszukiwać, a podobno przerwy to się też zalicza. Przedramiona wypalone. Osi trasa numer 2 niebieskie. Ale gimnastyka. Że tak, jest na pewno ciężej, bo nie ogarniam kolorów. Tak, to nic. Nie, ale wiesz o co chodzi, jakby nie widać tego wszystkiego. Tak, no ciężko, nie? Ciężko na się raz, skupić. No. O, tutaj nie ma. Z muzyką od razu lepiej. O, najgorsza część. Staraj się odbijać od ściany, odepchnij się i takie wahadłem, odbij się, patrz, odbij się, wyprostuj, sprężyna, o, zajebiście, tak, dobra. Te buty są rozmiaru mojej dłoni, 35, nie, w ogóle jakie twarde, no i w takich to mogę się wspinać, a nie. To tak. W Jordanach, kurde. Reklama Nike, o, stare. To są takie wyjechane buty. One mają chyba z 6 lat, nie? Ale są mega. W ogóle patrzcie, jakie to jest zdeformowane. Dobra, niby 16 metrów. Chodzimy od zera do góry, jak najszybciej. Teraz wyzwanie, żebym to nagrała. Dobrze, bo się zdenerwuję. Niczym taki Tarzan. Rym.
już tam czułem, że nie wyrabiano z tym, z wyciąganiem, nie wyrabiali z wyciąganiem liny, to troszeczkę zwolniłem, aż mi już piekło palce. Tak naprawdę 4 razy wejść i dla amatora już koniec świata. Dla amatora to pewnie 2 razy wejść i koniec. To ja jestem tym amatorem? No, wiesz, a ile weszłaś? 0. A nie, no dobra, 2 razy weszłaś. Wchodzą jako nieznajome, a wychodzą jako przyjaciółki. To jest magia. Nie no, ja też. Ja też tak chcę. O. A ty jesteś z Gdańska? O, z Gdyni jestem. O, no i świetnie. Dobra, dzięki. Do zobaczenia, na razie. Co? Bo wiesz, to taka twoja silna strona się wydaje, nawiązywanie relacji, nie? No. Jeśli chodzi... Wchodzi obco, dziewczyna zawstydzona na początku. A kończy w ogóle ja już... Nie, ta, Anastazja, nie? A skończyła uśmiechnięta, pewna siebie razy 10 i ja spoko, nie? Ja akurat jestem w tym dobra, no. Że tak powiem. Absolutnie. Ale akcenty... Chcieliśmy zrobić taki odcinek do Osi, żeby akcenty udawać z różnych krajów. Osi, would you like a cup of tea? No, nie działa. Okej, wygrałam. Zrobimy ten filmik. I was like, Tracy hasn't been in high school in like a very long time. Absolutnie nie. W ogóle nie. Dobra, ja już nie gram. Nie bądź zła, no nie wszystkim wiesz. Mi nie wychodzi brytyjski. Subskrybujcie kanał. To by było na tyle. Brothers. Ale ja tak nie mówię. No.